Szymon Bońkowski przy okazji gali FEN 45. Kłaniam się. Dzień dobry. Tak się zastanawiałem, nawet pozwoliłem sobie podejść w trakcie ważenia i zapytać, czy panowie, którzy nazywają się Adam Kowalski, mają jakieś specjalne względy u was w klubie i natychmiast do niego trafiają, bo na gali FEN 45 kolejnego Adama Kowalskiego zobaczymy w akcji, właśnie reprezentanta Rachionu. No, Kowalskich u nas mnogo, szczególnie Adamów Kowalskich i na FEN, no bo też Adam Kowalski sporo miał walk na FEN. Ten większy Kowalski, a teraz mniejszy Kowalski walczy. Ale jeszcze urośnie, tak jak patrzyliśmy, to jeszcze może urosnąć ten Adam Kowalski. Urosnąć. Akurat nie ma żadnych koligacji rodzinnych, zbieżność nazwisk, no ale Adamy Kowalskie to fajne chłopaki i dobrze walczą. Ten będzie walczył w semi-pro. Tak, na razie w semi-pro. Już miał wcześniej dwie walki semi-pro też na innych galach. Jeżeli się uda, to już myślimy o pro. Myślicie o pro. A tak widziałem, też siedział chyba brat, prawda? Z bratem też Adam, ten Kowalski przyjechał. Czy mi się pomyliło? Grzegorz Kowalski. Tak, i jeszcze jest Grzegorz Kowalski. Grzegorz Kowalski, bardzo utalentowany zawodnik jiu-jitsu i MMA również. Jiu-jitsu w ostatnim roku nie przegrał żadnej walki w purpurowych pasach na wszystkich zawodach, a praktycznie startował na każdych. I startował również na MMA Polska na dwóch edycjach. Też nie przegrał żadnej walki. Dwie edycje wygrał w kadetach, prawda? No ale też z tego chleba może być mąka. No właśnie, z tego chleba może być mąka, natomiast ja przejdę płynnie do tego, co już gdzieś tam... Z tej mąki może być chleb. Widzisz? Z tej mąki może być chleb, ale bardzo dobrze wyszło. To się zgadza. Tak się zastanawiam, bo mówimy tu o młodych talentach, panach z tej mąki może być chleb. Natomiast wiemy dobrze, że już niedługo wydarzenie, na którym zobaczymy największe gwiazdy polskiego MMA, w tym reprezentanta waszego klubu, to już jest też oficjalna informacja, Mamed Khalidow. Widziałem, że na razie prowadza się pod rękę z Maciejem Kawulskim, ale to tylko tak dla zmylenia przeciwnika, jak myślę. Jak Mamed przed tą walką? Mamed ogólnie od dłuższego czasu super, jest tak zmotywowany po rekonwalescencji, po kontuzji z Soldiczem, jakby mentalnie nabrał zupełnie innego podejścia do treningu. Widać, że mu się chce trenować, zasuwa. On zawsze był, znaczy to jest jasne, że był bardzo utalentowany, ale też później im dalej z wiekiem bywały takie momenty, że widać, że już tej iskry takiej może na treningach nie być, a do walki z Pudzianem teraz po prostu jest żar, jakby miał z powrotem 20 kilka lat. Zmieniliśmy na chwileczkę kadr, się przesunęliśmy i tam tutaj trochę się tłoczno na FEN zrobiło. Ja wracam do Mameda, do tego, co o nim mówiłeś, do tego, że ta motywacja u niego ogromna jest, że tam gdzieś widać w nim tą chęć zawalczenia. Ty pewnie już wiesz, z kim będzie walczył Mamed. Wiem, aczkolwiek jest też powiedziane takie drugie nazwisko, które jest w razie czego jako po prostu zakładane są dwa. To ja będę zakładał, nie będę nic mówił. Zakładam, że jednym z tych panów jest Kotaskam, jeśli chodzi o przeciwnika Mameda. Zakładam, że to będzie ewentualny jego rywal. No i zakładam, że też ewentualnie będziecie o nim myśleli. Wiadomo, jak to wygląda, jeśli chodzi o relacje Mameda i Kotaskam. A gdyby to był Kotaskam, to jak ty oceniasz dla Mameda ten rywal teraz, w tym momencie? No taka trochę niewiadoma, no bo też bardzo długa przerwa. Długo nie walczył. Kurczę, no na pewno to ma sens, no bo są, jest 1-1 między nimi, ale czy to będzie na tej gali, tego nie powiem. Tego nie powiesz, ale gdyby na przykład doszło, ja tylko jeszcze dopytam o Scotta, bo wiemy dobrze, jak się ta ostatnia ich walka skończyła. Zaskoczenie totalne było dla Askama to, co zrobił Mamed Khalidow. Myślę, że teraz, gdyby doszło do ich rywalizacji, Scott by się już tak nie dał zaskoczyć. Czy macie jakiś inny pomysł na ewentualne zaskoczenie, o ile dojdzie do walki ze Scottem Askamem? No, a ja tu mogę tak troszeczkę odbić piłeczkę, że w pierwszej walce Askam bardzo zaskoczył Mameda, bo Askam też tak nie walczył, że od razu w pierwszym momencie szedł po sprowadzenia i nastawił się na 3 rundy sprowadzeń. Więc to też nas zaskoczyło bardzo mocno, więc też jesteśmy bogaci o takie doświadczenie. Więc no, jeden i drugi był raz zaskoczony, więc trzeci raz, no ciekawe, czy ktoś kogoś pewnie, na pewno ktoś kogoś by zaskoczył znowuż. No właśnie, tak w ogóle widać, że Scott Askam z Mateuszem Gamrotem ostatnio bardzo mocno współpracuje. Tak jak patrzysz na to trochę też z punktu widzenia trenera, Scott Askam może być dobrym takim właśnie wsparciem dla zawodnika? Na pewno, no to jest super doświadczony zawodnik, no razem trenuję w ATT, więc kurczę, no kawał doświadczenia, to zawsze jest pomocne. Mamed Khalidow, mówisz o tym, jeszcze raz do tego wrócę, że ma tą motywację, że mu się znów bardzo mocno chce.
Myślałeś, że po tym wszystkich perypetiach, które miał, po tych kłopotach, które gdzieś tam mu się przytrafiały, on dotrwa do tego momentu i będzie dalej tak jeszcze zaangażowany w to, co robi? No, to była bardzo duża niewiadoma. To, że będzie chciał walczyć, to wiedziałem na pewno, bo to jest taki charakter po prostu i to było pewne, że będzie chciał wrócić. Czy to było mądre na tamten... Znaczy, wiedziałem na pewno, że i tak będzie chciał wrócić, czy to będzie mądre, czy nie mądre. Akurat tak zdrowie się potoczyło, że nie ma żadnych przeciwwskazań, więc super. Podejrzewam, że nawet jeżeli by miał, to nie chciałby tak odejść, to 100%. To nawet jeżeli to nie było logiczne i tak dalej, on by i tak chciał zmazać tą ostatnią walkę. Także od razu po pojedynku, no to na pewno wiedziałem, że to będzie, ale nie wiedziałem, czy to będzie dobry pomysł. Ale po tym, jak zrobił dobrą rehabilitację, dużo odpoczął, jak wdrożył się na treningi, jak widać było, że nie ma jakiegoś, nawet w tak bardziej psychicznie takiego uszczerbku, że boi się ciosów i tak dalej, no to uważałem, że bardzo dobry pomysł i teraz, no tak jakby miał drugą młodość. Dużo wzięliście za tą ustawkę z Pudzianem? Kurczę, no to... Lub się rozwija dzięki temu teraz. Żartuję oczywiście. Jak ty podchodzisz do takich komentarzy? Jak ty podchodzisz do tego typu opinii, że ustawka, że walka ustawiona, że tam dogadali się? Nie, no tak z uśmiechem na ustach. Kurczę, no po prostu też to trzeba... Troszeczkę spojrzeć logicznie, no, kto jak dużo miałby do stracenia i tak dalej i w ogóle na tym poziomie i możliwość, jeżeli taka sytuacja rzeczywiście by wyszła czy coś, no abstrakcja w ogóle. Abstrakcja. Natomiast abstrakcją nie jest to, że będzie znów wydarzenie na Stadionie Narodowym. Nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale chyba nie spodziewano się tego, że tak szybko w sumie organizacja KSW wróci na ten Stadion Narodowy. Można powiedzieć, no wcale nie tak szybko, bo jest duża przerwa. No wiadomo, była pandemia, mieliśmy okres, kiedy to było wszystko gdzieś tam troszkę w zawieszeniu. Właśnie, KSW wraca na Stadion Narodowy. To dla ciebie, jak oceniasz to całe wydarzenie? Jak ty patrzysz na to z punktu widzenia kogoś, kto w tym MMA już od tylu lat jest? No to jest duża zagadka, no bo wtedy to mieli naprawdę takie konie napędowe, bardzo, bardzo mocne. Był Mamet z Borysem, też była Firkowa jakaś walka, Pudzian, Juras, Janikowski, już tam nie pamiętam wszystkich. No było Róża. Tak, dokładnie. Więc to i na ten czas to była bardzo mocna popularność każdego z nich, więc mieli kim to pociągnąć. Teraz no zobaczymy, jak będą osłaniać karty, bo tak naprawdę jeszcze dopiero ogłoszone są chyba jedna czy dwie walki, więc zobaczymy dalej. Ale już na sam fakt sprzedali 15 tysięcy, więc to jest chyba u nas w Polsce, wydaje mi się, że jest taka jakaś tendencja do gromadzenia się właśnie, jak jest jakaś duża akcja, taka jak właśnie stadion, to ludzie mają zryw taki i mogą zapełnić ten obieg znowuż. Mogą zapełnić. Kogoś jeszcze z regionu zobaczymy? Nie, na pewno nie. Na pewno nie będzie już. To następnym razem może. Pudzian, skoro już o nim tu rozmawialiśmy ze Szpilką, jak widzisz szansę jednego, drugiego w tej walce? Bo to już wiemy na pewno, do tego pojedynku ma dojść. No to kurczę, no, ciekawy pojedynek. Na pewno Mariusz tutaj jest dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem MMA, więc to będzie też starcie dla Artura takie bardzo mocno, no do tej pory nie walczył z tak doświadczonym zawodnikiem stricte w MMA, tak, więc to przede wszystkim. No ale jednak no, lata spędzone na ringu też robią swoje i no nawet ciężko mi tu się tak jednoznacznie opowiedzieć za jedną i drugą stronę, ale na pewno bardzo ciekawe starcie. To ja już tak na zakończenie jeszcze podpytam o Mameda, bo wiem, domyślam się, tak jak mówiłeś, ewentualnych dwóch potencjalnych rywali, przygotowania gdzieś tam się toczą, jakieś plany wobec niego specjalne przed tą walką macie, czy raczej wszystko zgodnie z tym, co zawsze było stosowane, jeśli chodzi o jego przygotowania? Nie, troszeczkę będzie inaczej, bo wypada w tym czasie postmuzułmański Ramadan i w tym czasie Mamed będzie chciał pojechać do Czeczenii, żeby tam ten czas spędzić, troszeczkę bardziej skupić się tam na kondycji, ze względu na to, że tam jest troszeczkę inna, szybciej przychodzi zachód słońca i będzie miał lepsze warunki pod kątem treningu niż tutaj, więc ten czas będzie na pewno inny, no ale na już okres taki typowo sparingowy będzie na miejscu. To dla was utrudnienie, czy
biorąc pod uwagę doświadczenie Mameda, to co już gdzieś tam z Wami przepracował wcześniej, te lata spędzone wspólnie na macie, to jest to jakaś różnica, że on będzie poza Waszą, że tak powiem, poza Waszym bezpośrednim nadzorem? Na pewno wolałbym, żeby był na miejscu, to 100%, ale tutaj będziemy w stałym kontakcie, tam też w Czeczeniu byliśmy kilkukrotnie też jako na kampach, też prowadziliśmy tam treningi, wiemy jak dobry jest skład zarówno trenerski, jak i zawodniczy, więc wszystko będzie konsultowane i będziemy w ścisłym kontakcie. Lepiej by było, jakbyśmy byli cały czas osobiście, ale no tu akurat tak wypadło. Myślę, że to nie będzie aż tak kolidować. Nie będzie kolidować, a gdyby tak już rzeczywiście, gdybyś ty tak miał ewentualnie spekulować, myślisz, że ta walka na stadionie będzie jedyną walką Mameda w tym roku? No nie wiem, to kurczę, no myślę, że w jego przypadku, jeżeli chce walczyć, to ważne, żeby nie robił bardzo długich przerw, no bo zegar tyka po prostu. Jeżeli będzie długa przerwa jakaś bardzo, no to już ma kolejną liczbę po liczbie 4 w swoim wieku, więc jeżeli ma walczyć, to ma, żeby walczył moim zdaniem teraz jak najszybciej, jak najczęściej. To rzeczywiście kończąc zapytam, co jutro zobaczymy, jeśli chodzi o Adama Kowalskiego, co on nam jutro zaprezentuje? Przede wszystkim pokażę dobrą formę, bo tego jestem pewien. Walka to jest walka, wiadomo, różne mogą być sytuacje. Formę ma świetną, jest fajnie nastawiony też mentalnie. We wcześniejszych tych walkach swoich semi-pro ta głowa mu bardzo dobrze działała, więc jestem bardzo dobrej myśli, ale już tyle. Miałem też w swojej pracy w sytuacji, gdzie ktoś był super przygotowany, a coś tam wyszło nie tak, więc nie mówię nigdy jednoznacznie. Czekamy na występ Adama Kowalskiego z numerem 2, jeśli chodzi o Arachion. No i oczywiście czekamy na walkę Mameda Khalidova na Stadionie Narodowym. Dwóch potencjalnych rywali jest. Od razu to zastrzegamy. Dziękuję Ci bardzo. Szymon Bońkowski. Dzięki bardzo. Cześć.